Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Konferencja była interesująca, ale dość męcząca. Ja też jestem zmęczona, mimo że nie byłam na konferencji. Miałaś dużo pracy? Nie więcej niż zwykle. Miałam natomiast poważną rozmowę z naszym synem. Na jaki temat? Kiedy powiem ci, co mi powiedział, będziesz zaskoczony. Lepiej wysłucham tych rewelacji przy filiżance kawy. Siadaj i mów. Co powiedział Marek? Powiedział, że musi iść do pracy. Co ty powiedziałaś? Ja chyba źle usłyszałem. Marek powiedział, że musi iść do pracy? Przecież on chodzi do szkoły, musi się uczyć. Powiedziałam mu to samo. Nic nie pomogło, nie przekonałam go. Jakie miał argumenty? Co mówił? Dlaczego chce pracować? Mówił, że chce mieć trochę pieniędzy na własne wydatki. Rozumiem. Dziewczyna. O niej też mówił. Tak? Ciekawy jestem, co mówił. Czy ona też zamierza pracować? Marek powiedział, że Marta już od dawna dorywczo pracuje. Robi jakieś ankiety czy wywiady. Mówił, że ma zamiar pracować razem z nią? Nie. Chce robić coś innego. Co? Mów mi, co powiedział. Mówił, że znalazł już pracę? Tak. Ma być kelnerem w pizzerii. 3 razy w tygodniu wieczorem. Tak powiedział. No, to teraz ja z nim porozmawiam. Zobaczymy, czy mnie powie to samo. Dzień dobry, synu. Już wróciłeś? Mama mówiła, że wrócisz późnym wieczorem. Przyjechałem w sam raz, żeby z tobą porozmawiać. Mama mówiła mi o twoich planach. Zgadzasz się? Zgadzasz się, żebym zaczął pracę? Zgadzam się. Mówiłem mamie, że się zgodzisz. Mamo, mamo, tata mówi, że mogę pracować. Krzysztof, co on mówi? Powiedziałeś mu, że może podjąć pracę? Powiedziałem, że może zacząć pracować, ale nie powiedziałem kiedy. Mówię ci więc wyraźnie. Możesz pracować po skończeniu szkoły. To dopiero za rok. Mówiłem mamie, że pieniądze są mi potrzebne teraz. A ja mówię, że nauka jest dla ciebie najważniejsza. I powtarzam raz jeszcze, że nie pozwolę, byś zaniedbał naukę dla paru groszy. Nie wierzycie mi, że potrafię pogodzić naukę z pracą. Marta mówi, że kiedy człowiek ma więcej zajęć, musi lepiej organizować czas. Marta pracuje, a jest wzorową uczennicą. Ty na razie nie pracujesz i wcale nie masz dobrych stopni. Powiedziałem przecież, że poprawię się z fizyki. Obiecuję. Najpierw popraw stopnie, potem porozmawiamy o pracy. Zależy mu na tej pracy. Zależy mu na tej dziewczynie. Może powinniśmy mu pozwolić? Nie rozumiem. Przed chwilą powiedziałaś, że się nie zgadzasz, a teraz mówisz, że powinniśmy pozwolić. Czy ty w jego wieku nie chciałeś mieć własnych pieniędzy? Marzyłem o tym. Ja też. Powiedział, że chciałby czasem kupić Marcie kwiaty lub prezent.
powinniśmy to zrozumieć. Mój kolega z pracy mówi, że żony zawsze mają rację. Chyba się nie myli. Co powiedział Marek? Co powiedział Marek? Powiedział, że musi iść do pracy. Powiedział, że musi iść do pracy. Co ty powiedziałaś? Ja chyba źle usłyszałem. Marek powiedział, że musi iść do pracy? Przecież on chodzi do szkoły. Musi się uczyć. Co ty powiedziałaś? Ja chyba źle usłyszałem. Marek powiedział, że musi iść do pracy? Przecież on chodzi do szkoły. Musi się uczyć. Powiedziałam mu to samo. Powiedziałam mu to samo. Marek powiedział, że Marta już od dawna dorywczo pracuje. Marek powiedział, że Marta już od dawna dorywczo pracuje. Mówił, że ma zamiar pracować razem z nią? Mówił, że ma zamiar pracować razem z nią? Nie. Chce robić coś innego. Nie. Chce robić coś innego. Mów mi, co ci powiedział? Mówił, że już znalazł pracę? Mów mi, co ci powiedział? Mówił, że już znalazł pracę? Już wróciłeś? Mama mówiła, że przyjedziesz późnym wieczorem. Już wróciłeś? Mama mówiła, że przyjedziesz późnym wieczorem. Mama mówiła mi o twoich planach. Mama mówiła mi o twoich planach. Zgadzasz się? Zgadzasz się, żebym zaczął pracę? Zgadzasz się? Zgadzasz się, żebym zaczął pracę? Zgadzam się. Zgadzam się. Mówiłem mamie, że mnie zrozumiesz. Mamo, mamo, tata mówi, że mogę pracować. Mówiłem mamie, że mnie zrozumiesz. Mamo, mamo, tata mówi, że mogę pracować. Przed chwilą powiedziałaś, że się nie zgadzasz. A teraz mówisz, że powinniśmy pozwolić. Przed chwilą powiedziałaś, że się nie zgadzasz. A teraz mówisz, że powinniśmy pozwolić. Powiedział, że chciałby czasem kupić Marcie kwiaty lub prezent. Powinniśmy to zrozumieć.
Powiedział, że chciałby czasem kupić Marcie kwiaty lub prezent. Powinniśmy to zrozumieć. Mój kolega z pracy mówi, że żony zawsze mają rację. Mój kolega z pracy mówi, że żony zawsze mają rację. Nie zgodzili się. Co powiedzieli? Tata powiedział, że muszę skończyć szkołę. Dopiero później mogę pracować. Moja mama mówiła tak samo. Ale tata wtedy powiedział, że pozwoli mi pracować na próbę. Powiedział, że jeśli przez 3 miesiące nie będę miała złych stopni, to mogę pracować. Ja mówiłem im, że ty pracujesz i że dobrze się uczysz. Powiedzieli, że ja nie uczę się tak dobrze. Musisz spróbować jeszcze raz z nimi porozmawiać. Może się zgodzą. Ojciec powiedział, że jego decyzja jest ostateczna. Może mama go przekona? Wątpię. Mówię ci, że twoi rodzice są bardziej wyrozumiali. Coś musimy wymyślić. Kto to może być? Dzień dobry. Dzień dobry. Marka nie ma, jest na treningu. Wiem, że go nie ma. Mówił mi, że ma dzisiaj trening w klubie. Właśnie dlatego przyszłam. W takim razie wejdź. Napijesz się herbaty? Proszę nie robić sobie kłopotu. Wpadłam tylko na chwilę. Marek mówi zawsze, że jest pani bardzo zajęta. Nie chcę pani przeszkadzać. Nie przeszkadzasz mi. Sama chętnie napiję się herbaty. Wejdź do pokoju. Proszę. Co cię do nas sprowadza? Czy Marek mówił państwu o swoich planach? Tak. Powiedział, że znalazł sobie pracę. Powiedział mi właśnie, że państwo nie zgodzili się na jego pracę. A ty mówisz, że powinniśmy się zgodzić? Chciałam tylko powiedzieć, że ja też pracuję. Wiem. Marek mówił nam o tym. Chcesz powiedzieć, że twoi rodzice nie mieli wątpliwości? Że zgodzili się od razu? Nie. Mama mówiła, że na pewno będę miała gorsze stopnie. Ale tata wtedy powiedział, że trzeba pozwolić, abym spróbowała. Powiedział, że powinni mi dać szansę. I ty mówisz, że powinniśmy dać szansę Markowi. Tak myślę. Powiedział mi, że będzie łączył naukę z pracą. Proszę dać mu szansę. Jeśli będzie miał gorsze stopnie, będzie musiał zrezygnować z pracy. Coś ci powiem. Rozmawialiśmy z mężem i postanowiliśmy pozwolić Markowi na pracę. To wspaniale. Powiedziałam mu, że może liczyć na państwa zrozumienie. A ja powiedziałam mężowi, że trzeba mu pozwolić spróbować. Czy Marek już o tym wie? Czy pani mu o tym powiedziała? Nie, jeszcze nie wie. Będzie zachwycony. Myślisz, że to dobra decyzja? Najlepsza. Powiedziałam Markowi, że ma miłych rodziców, którzy na pewno go zrozumieją. Poszłaś do mojej mamy. I co jej powiedziałaś? Powiedziałam jej, że bardzo zależy ci na tej pracy. To nic nowego. Ja im to też powiedziałem. Nie chcieli mnie słuchać. Mówiłam ci, że na pewno można ich przekonać. A ja ci mówiłem, że to się nie uda. Trudno, będę musiał poczekać na maturę. Wtedy zacznę pracować. Myślę, że nie będziesz musiał czekać tak długo. Optymistka. Mówiłam ci, że rozmawiałam z twoją mamą, a ty nawet nie pytasz, co odpowiedziała. Bo znam odpowiedź. Nie znasz swoich rodziców. To znaczy, że postanowili dać ci szansę. Co ty powiedziałaś? Co powiedziała moja mama? Powiedziała, że możesz spróbować. Jesteś wspaniała. Tata powiedział, że muszę skończyć szkołę. Dopiero później mogę pracować. Tata powiedział,
że muszę skończyć szkołę. Dopiero później mogę pracować. Moja mama mówiła tak samo, ale tata wtedy powiedział, że pozwoli mi pracować na próbę. Powiedział, że jeśli przez 3 miesiące nie będę miała złych stopni, to mogę pracować. Moja mama mówiła tak samo, ale tata wtedy powiedział, że pozwoli mi pracować na próbę. Powiedział, że jeśli przez 3 miesiące nie będę miała złych stopni, to mogę pracować. Mówiłem im, że ty pracujesz i dobrze się uczysz. Powiedzieli, że ja nie uczę się tak dobrze. Mówiłem im, że ty pracujesz i dobrze się uczysz. Powiedzieli, że ja nie uczę się tak dobrze. Czy Marek mówił państwu o swoich planach? Czy Marek mówił państwu o swoich planach? Tak. Powiedział, że znalazł sobie pracę. Tak, powiedział, że znalazł sobie pracę. Powiedział mi właśnie, że państwo nie zgodzili się na jego pracę. Powiedział mi właśnie, że państwo nie zgodzili się na jego pracę. A ty mówisz, że powinniśmy się zgodzić? A ty mówisz, że powinniśmy się zgodzić. Chciałam tylko powiedzieć, że ja też pracuję. Chciałam tylko powiedzieć, że ja też pracuję. Mama mówiła, że na pewno będę miała gorsze stopnie. Ale tata powiedział, że trzeba pozwolić, bym spróbowała. Powiedział, że powinni mi dać szansę. Mama mówiła, że na pewno będę miała gorsze stopnie. Ale tata powiedział, że trzeba pozwolić, bym spróbowała. Powiedział, że powinni mi dać szansę. I ty mówisz, że powinniśmy dać szansę Markowi. I ty mówisz, że powinniśmy dać szansę Markowi. Tak, myślę. Powiedział mi, że będzie łączył naukę z pracą. Tak myślę. Powiedział mi, że będzie łączył naukę z pracą. Dobrze, że mogłaś wybrać się ze mną na ten koncert. Powiedziałam Michałowi, że jeśli bilet się zmarnuje, to będę wściekła. Miałam robić wieczorem obiad na jutro, ale powiedziałam Krzysztofowi, że taki koncert zdarzy się raz na parę lat i jutro możemy zjeść parówki. Jestem bardzo ciekawa, jak Michałowi idzie w nowej pracy. Mówi, że praca w handlu jest bardzo interesująca. Choć dużo bardziej nerwowa niż praca w muzeum. Oczywiście. Krzysztof mówi, że firma, w której pracuje Michał, jest bardzo dynamiczna. Michał mówi to samo. Powiedział, że praca tłumacza jest ciekawa, ale męcząca. Dziś też jest zajęty do wieczora. Mówiłaś, że jest zajęty delegacją zagraniczną? Tak. Przyjechali przemysłowcy z Ukrainy. Michał powiedział, że kontrakt, który mają podpisać, jest wart wiele miliardów.
Powiem ci coś w tajemnicy. Powiedz, jestem bardzo ciekawa. Krzysztof mówił mi, że spotkał przez przypadek na ulicy szefa Michała. Rozmawiał z nim o Michale? I co mówi prezes Kazimierski? Mówił, że jest bardzo zadowolony z pracy Michała. Powiedział, że już po paru dniach podjął decyzję, że przyjmie Michała na stałe do pracy. To wspaniale. Mówiłam Michałowi, że świetnie sobie poradzi. A on mi na to powiedział, że mogę się rozczarować. Krzysztof mówił, że Michał ma zbyt niskie mniemanie o sobie. Zaraz zacznie się koncert. Chodźmy. Co za wspaniały dzień. Najpierw takie dobre wiadomości, a teraz wspaniałe wrażenia artystyczne. Koncert był wspaniały. To wspaniała śpiewaczka. Zawsze tak uważałam. O, jest jeszcze dość wcześnie. Może przejdziemy się trochę? Z chęcią. Krzysztof powiedział mi, żebym się nie śpieszyła do domu. Powiedział, że sam zrobi kolację i sprawdzi Magdzie lekcje. Przecież Magda dobrze się uczy. Ale trzeba ją kontrolować. Z Markiem jest tak samo. Mieliśmy z nim kilka dni temu spore kłopoty. Co się stało? Pewnego dnia przyszedł i powiedział, że chce pracować wieczorami, żeby zarobić na własne kieszonkowe. Marek powiedział, że będzie pracować? Tak. To wspaniałe. Nie rozumiem, dlaczego? Masz szkołę, powinien się uczyć. Powiedzieliście mu, że się nie zgadzacie. Krzysztof się zdenerwował i powiedział, że nie ma mowy o pracy. Najpierw szkoła, potem praca. A co na to Marek? Mówił, że jego dziewczyna też pracuje. Powiedział, że będzie miał więcej obowiązków, ale obiecuje, że nie będzie miał złych stopni. Wiesz, co mógł powiedzieć? Przekonał was? Krzysztofa nie. Ja pomyślałam, że trzeba mu dać szansę. I ty przekonałaś Krzysztofa? Przyszła do nas także Marta, dziewczyna Marka. Powiedziała, że jej rodzice także byli przeciwni jej pracy. A co teraz o tym mówią? Mówią, że praca nie wpłynęła na jej stopnie. Widzisz? Musicie zaryzykować. Zaraz, zaraz! Przecież Marek dziś pracuje po raz pierwszy w pizzerii. To jest niedaleko. Mimo, że się odchudzam, mam ochotę na wielką pizzę. Ja też. Czym mogę służyć? Którą pizzę może nam pan polecić? Mówi, że praca w handlu jest bardzo interesująca, choć dużo bardziej nerwowa niż praca w muzeum. Mówi, że praca w handlu jest bardzo interesująca, choć dużo bardziej nerwowa niż praca w muzeum. Oczywiście. Krzysztof mówi, że firma, w której pracuje Michał, jest bardzo dynamiczna. Oczywiście. Krzysztof mówi, że firma, w której pracuje Michał, jest bardzo dynamiczna. Michał mówi to samo. Powiedział, że praca tłumacza jest ciekawa, ale męcząca. Michał mówi to samo. Powiedział, że praca tłumacza jest ciekawa, ale męcząca. Krzysztof mówił mi, że przypadkiem spotkał na ulicy szefa Michała. Krzysztof mówił mi, że przypadkiem spotkał na ulicy szefa Michała.
I co mówił prezes Kazimierski? I co mówił prezes Kazimierski? Mówił, że jest bardzo zadowolony z pracy Michała. Powiedział, że już po paru dniach podjął decyzję, że przyjmie Michała na stałe do pracy. Mówił, że jest bardzo zadowolony z pracy Michała. Powiedział, że już po paru dniach podjął decyzję, że przyjmie Michała na stałe do pracy. To wspaniale. Mówiłam Michałowi, że świetnie sobie poradzi, a on mi na to powiedział, że mogę się rozczarować. To wspaniale. Mówiłam Michałowi, że świetnie sobie poradzi, a on mi na to powiedział, że mogę się rozczarować. Pewnego dnia przyszedł i powiedział, że chce pracować wieczorami, aby zarobić na własne kieszonkowe. Pewnego dnia przyszedł i powiedział, że chce pracować wieczorami, aby zarobić na własne kieszonkowe. Powiedzieliście mu, że się nie zgadzacie? Powiedzieliście mu, że się nie zgadzacie? Krzysztof się zdenerwował i powiedział, że nie ma mowy o pracy. Najpierw szkoła, potem praca. Krzysztof się zdenerwował i powiedział, że nie ma mowy o pracy. Najpierw szkoła, potem praca. A co na to Marek? A co na to Marek? Mówił, że jego dziewczyna też pracuje. Powiedział, że będzie miał więcej obowiązków, ale obiecuje, że nie będzie miał złych stopni. Mówił, że jego dziewczyna też pracuje. Powiedział, że będzie miał więcej obowiązków, ale obiecuje, że nie będzie miał złych stopni. Pizza była bardzo dobra. Szef powiedział, że mam bardzo ładną ciocię. I mamę. Bardzo mi miło. A jak ci się podoba zarabianie pieniędzy? Zarabianie pieniędzy jest bardzo męczące. Może chcesz coś zjeść? Nie mogę patrzeć na jedzenie. Zrobię ci dobrej, gorącej herbaty. A jesteś aniołem, mamo. Dość, że będzie zarabiał dużo pieniędzy, to jeszcze mama podaje mu herbatkę. Od jutra ja też szukam pracy. Marek powiedział, że musi iść do pracy? Przecież on chodzi do szkoły, musi się uczyć. Syn suszy mi głowę o większe kieszonkowe. Na swoje wydatki pieniędzy chcę od matki. Dość tego, mój złoty, czas brać się do roboty. Dość tego, mój złoty, do roboty.
Pobiegaj, popytaj, poczytaj ogłoszenia, poszukaj w agencjach, w urzędzie zatrudnienia. Gdy znajdziesz już pracę i przyzwoitą płacę, gdy znajdziesz już pracę i płacę. Zarobisz na kino, na lody i na wino, na piękne wakacje, kawiarnie, restauracje, na modne ubranie, samochód i mieszkanie, na prezent dla matki, perfumy albo kwiatki. Więc przestań już wreszcie wałęsać się po mieście, więc ruszaj mój złoty i bierz się do roboty. Więc przestań już wreszcie wałęsać się po mieście, więc ruszaj mój złoty i bierz się do roboty. Do roboty. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego.